Poprzedni film zakończyliśmy wnioskiem, że wszystkie trzy środkowe trójkąta przecinają się w jednym punkcie i że punkt przecięcia środkowych leży w dwóch trzecich długości każdej z tych środkowych od wierzchołka. Albo inaczej, dla każdej z trzech środkowych, od punktu przecięcia środkowych jest dwa razy dalej do wierzchołka niż do przeciwległego boku. Obliczmy teraz współrzędne punktu przecięcia środkowych. Znowu zacznijmy od układów współrzędnych i jeszcze raz narysujmy dowolny trójkąt. Tym razem nie będziemy upraszczać sytuacji i nie umieścimy żadnego z wierzchołków w jakimś oczywistym miejscu. Oznaczmy dowolnie współrzędne wierzchołków: A, B, drugi wierzchołek: C, D i trzeci E, F, teraz współrzędne środków boków. Bok trójkąta to odcinek, którego końce to wierzchołki trójkąta. Współrzędne środka odcinka to średnie arytmetyczne współrzędnych końców tego odcinka, czyli współrzędne środka tego boku to średnie arytmetyczne współrzędnych tego wierzchołka i tego wierzchołka. I analogicznie dla pozostałych boków. No to po kolei. Współrzędna x. To średnia współrzędnych C i E, czyli C plus E przez 2, współrzędna Y to średnia współrzędnych D i F, czyli D plus F przez 2. Środek tego boku ma współrzędną X będącą średnią współrzędnych A i C, czyli A plus C przez 2, i współrzędną Y będącą średnią współrzędnych B i D, czyli B plus D 2. Przez dwa. I ostatni środek boku? Współrzędna x a plus e przez 2 i współrzędna y b plus f przez 2. Obliczmy teraz współrzędne punktu przecięcia środkowych. Z poprzedniego filmu wiemy, że punkt przecięcia środkowych leży dwa razy dalej od wierzchołka trójkąta niż od środka przeciwległego boku. W takim razie jego współrzędne będą równe średniej ważonej. Współrzędnych końców środkowej. Kiedy obliczaliśmy współrzędne środka boku trójkąta, który leży w takiej samej odległości od obydwu wierzchołków, też była to średnia ważona, ale wagi były równe. Współrzędne były po prostu średnią arytmetyczną, albo mówiąc obrazowo, wzięliśmy równo po pół z każdej współrzędnej. Jeżeli punkt na odcinku leży bliżej jednego z końców niż drugiego, to uwzględnimy to odpowiednio, obliczając jego współrzędne. Dla zielonej środkowej współrzędna x punktu leżącego w 2 trzecich długości środkowej od wierzchołka to 2 trzecie razy c plus e przez 2 plus 1 trzecia razy a. Współrzędna y to 2 trzecie razy d plus f przez 2 plus 1 trzecia razy b I jeszcze raz, dlaczego w tej średniej nie ma wszędzie jednej drugiej, tylko dwie trzecie i jedna trzecia? Bo punkt, którego współrzędne obliczamy, znajduje się dwa razy bliżej tego końca odcinka niż tego. Możemy te wyrażenia uprościć, te dwójki możemy skrócić c plus e przez 3 plus a przez 3, czyli otrzymujemy współrzędną x a plus c plus e przez 3. I współrzędna y, dwójki się skracają i zostaje d plus f przez 3 plus b przez 3, czyli b plus d plus f przez 3. I to są współrzędne punktu, który na pewno leży na zielonej środkowej. Analogicznie, dla pomarańczowej środkowej, współrzędne punktu, który na niej leży i jest mu dwa razy dalej do wierzchołka niż do przeciwległego boku, są następujące. Ta współrzędna RAZY 2 trzecie, czyli 2 trzecie razy A plus C przez 2 plus ta współrzędna razy 1 trzecia, czyli 1 trzecia razy E. I współrzędna Y, 2 trzecie razy ta współrzędna plus 1 trzecia razy ta współrzędna. 2 trzecie razy B plus D przez 2 plus 1 trzecia razy F. Łatwo zapamiętać, że z większą wagą bierzemy współrzędne tego punktu, który leży bliżej. Znowu uprośćmy: 2 i 2 można skrócić. Zostaje a plus c przez 3 plus e przez 3, a to jest to samo co a plus c plus e przez 3. Tu też dwójki można skrócić: b plus d przez 3 plus f przez 3, czyli b plus d plus f przez 3. I zauważcie, że otrzymaliśmy dokładnie te same współrzędne dla punktu leżącego na zielonej środkowej i dla punktu leżącego na pomarańczowej środkowej. W związku z tym jest to punkt należący do obydwu środkowych, czyli punkt ich przecięcia. Sprawdźmy, czy to samo otrzymamy dla fioletowej środkowej. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie w ten sam sposób obliczyć współrzędne dla trzeciej środkowej. Jakie są współrzędne punktu? Leżącego na fioletowej środkowej, w takim miejscu, żeby ta odległość była dwa razy większa niż ta odległość. Znowu ten sam pomysł, średnia ważona i dwa razy więcej weźmiemy tej współrzędnej niż tej. Czyli x będzie równe 2 trzecie razy a plus e przez 2 plus 1 trzecia razy c. y będzie równe 2 trzecie razy B plus f przez 2 plus 1 trzecia razy d. I znowu, dwójki się skracają. A plus e przez 3 plus c przez 3, czyli a plus c plus e przez 3. Tutaj dwójki też się skracają, b plus f przez 3 i d przez 3, czyli b plus d plus f przez 3. No i właśnie pokazaliśmy, że punkt o tych współrzędnych Leży na wszystkich trzech środkowych. Oznacza to, że środkowe przecinają się w tym właśnie punkcie. Dwie trzecie każdej środkowej to jeden punkt. Punkt przecięcia trzech środkowych. Liczby AB, CD i EF są dowolnymi liczbami. Zatem jest to prawda dla dowolnego trójkąta. Dla trójkąta o dowolnych wymiarach.